Chadecja wyraźnie wygrywa wybory w Szlezwiku-Holsztynie. Niemcy. Wstępne wyniki wyborów potwierdzają zdecydowane zwycięstwo CDU w Szlezwiku-Holsztynie. CDU zdecydowanie wygrała niedzielne wybory do parlamentu w Szlezwiku-Holsztynie. Według wstępnych oficjalnych wyników Chadecy otrzymali 43,4% głosów. To 11,4%. Więcej niż w poprzednich wyborach w 2017 roku. Dla CDU to także najlepszy wynik w Szlezwiku-Holsztynie od 1983 roku. Partia premiera Daniela Günthera CDU rządziła w tym landzie od poprzednich wyborów w koalicji z FDP i Zielonymi. Z kolei druga do tej pory siła polityczna w Szlezwiku-Holsztynie, opozycyjna SPD, odnotowała historycznie słaby, jak pisze agencja TPA, wynik 16%. Ponad 27%. W wyborach w 2017 roku i zajęła trzecie miejsce za CDU i Zielonymi, którzy uzyskali 18,3%. Wzrost o ponad 5%. FDP zdobyła 5,1%, co oznacza spadek poparcia o ponad 6% w porównaniu z poprzednimi wyborami. Skrajnie prawicowa partia AfD uzyskała 4,5%. Tym samym nie osiągając 5-procentowego progu wyborczego. Do parlamentu nie weszła także lewica z 1,7% głosów.